Siemaneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Moi kochani, przechodzimy od razu do tematu, bo pragnę podkręcić troszeczkę śrubkę. Widzę, dalej jeżdżą śmieciareczki, wszystko się zbiera, poranek piękny, energia mega, niesamowite, wyrosły mi już skrzydła, jeszcze nie? Dobra, to jeszcze chwilę. Kochani, bierzemy się za złoto, ale bierzemy się za złoto od innej strony. Bierzemy się w ogóle za inne tematy i podkręcamy śrubę. Jedziemy, bo nie ma czasu na głupoty. I tyle. No spadać z tymi kurde urządzeniami brzęczącymi. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Moi kochani, jestem cały czas, jestem. Też nudno, też oglądam swój własny kanał, jak mi się nudzi. Na YouTubie wiem, że nie ma nic. Wiem, że cenzura tak wytrzewiła to wszystko, że robi się smutno, nudno i tak dalej. Ale no co zrobimy? Taki świat już się niedługo kończy, więc nie musimy się przejmować. To znaczy, to nie to, że tak w ogóle się kończy. Kończy się dla jednych, dla innych się rozpoczyna. No, sami wiecie, rozumiecie. Ludzkie złoto, moi kochani. Ludzkie złoto i to, czym ono jest. Jedziemy z pierwszą zajawką na dzisiaj. Ludzkie złoto. Złoto. Złoto to najbardziej szlachetny i kowalny metal i najbardziej rozpoznawalny materiał na planecie. Mimo iż istnieją materiały droższe od niego, jak na przykład platyna, diamenty i tak dalej, uważany jest nadal za wyznaczniki bogactwa i statusu materialnego. Na przestrzeni dziejów złoto wpływało na obraz ekonomiczno-polityczny całego świata. Złotnictwo to stara sztuka, rzemiosło, wykorzystujące ten kruszec i chociaż dziś służy głównie wytwarzaniu biżuterii, przez długi czas było bardzo mocno związane z obrzędami i ozdobami religijnymi. Ozdobiono nim zarówno żywych, jak i umarłych. Wiecie, jakie były gorączki złota, jak się narody o złoto zabijają, jak Hiszpanie kolonizowali Azteków, ile złota stamtąd wywozili, jak szukali złotych miast. Złoto ma swoją cenę, swoją taką barwę. Złoto traktowane jest jako jedna z najstabilniejszych ekonomicznych inwestycji. System złotej waluty, charakteryzujący się dużą stabilnością cen, był pierwszym międzynarodowym systemem walutowym, w której jednostka pieniądza była odpowiednikiem wartości określanej wagi złota. Funkcjonował on do czasów I wojny światowej. Ostatecznie jednak standard złota został uznany za winowajcę wielkiego kryzysu i utrudniający kursy walutowe. Został porzucony przez kraje. Obecny pieniądz ma głównie postać cyfrową i nie posiada pokrycia w złocie. I mimo iż pozornie traktowany jest jako przeżytek, banki centralne gromadzą kruszec, bo jednak tylko złoto może pochwalić się swoją rolą płatniczą, trwającą w historii tysiące lat. I zarówno kiedyś, jak i dziś jest obiektem pożądania. Jest. Jeżeli dowiecie się za chwilę, czym to złoto jest tak naprawdę, zrozumiecie, że tak naprawdę pożąda go cały świat. Cały świat, każda osoba z osobna ma w sobie tą gorączkę złota. A u niektórych to nawet dochodzi do wynaturzeń z tego powodu, rzekłbym. Tak trochę z żartem. Słoneczko nadchodzi, jak się robi gorąco, tak, jesień, w ogóle ten, a ten... No nie wiem, wszyscy chodzą w kurtkach, w czapkach, a mnie tu dobrze. Nie, ta ręka, ta druga. Według niektórych naukowców pojawienie się złota wiąże się ze zderzeniem gwiazd neutronowych, które podczas wybuchu wydzielają ogromne ilości materii, która następnie tworzy różnego rodzaju metale ciężkie, między innymi właśnie złoto. Wywnioskowano więc, że całe złoto obecnie we wszechświecie mogło powstać w efekcie kosmicznych eksplozji. Jednak istnieje też inna hipoteza, mówiąca, że większość metali szlachetnych pojawiła się na Ziemi dzięki zbombardowaniu przez tony meteorytów. Inni naukowcy badają wpływ trzęsień Ziemi na powstawanie złota. Utrzymują, że to trzęsienia ziemi są odpowiedzialne za 80% światowych złóż. Złota kruszec ma powstawać na głębokości 5 do 30 km pod powierzchnią ziemi w procesie wapularyzacji, czyli błyskawicznego odparowania, a następnie trzęsień ciśnienie bogatych w minerały wody,
przepływającej przez skalne szczeliny. Powodować ma jej gromadzenie i osadzanie się minerału na skałach. Złoto, z łaciny arum. Oznaczenie jest wzorem AU. Według Genoma łacińskie słowo arum jest tym samym co hebrajskie aor, światło. Tak więc kruszec naśladuje ludzkie złoto i nawiązuje swym terminem do aureoli. Symbolika aureoli szczególnie mocno widoczna jest w ikonografii chrześcijańskiej, gdzie umieszczano ją przy głowach świętych. Kolor żółty i złoty uważano za kolor duszy, dlatego złotowłose słońce i jego personifikacja Chrystus traktowane są jako symbole świadomości i życia. Jasna, błyszcząca i zbudowana ze złota aureola, jak ukazuje entymologia, dodatkowo podnosi więc wieloletnie i niezmienne właściwości złota. Złoto jest obrazem światła słonecznego i boskiej inteligencji. Dlatego wszystko, co złote, pragnie poniekąd przekazać tę wyższość własnej funkcji użytkowej. Złoto jako emblemat mocy jest wszechobecne gdziekolwiek. Na przykład barwy heraldyczne, używane na herbach, często akcentowane były kolorem żółtym i białym, które reprezentowały złoto i srebro. Gwiazda sześcioramienna, czyli święta unia mężczyzny z kobietą, zawiera 7 części, 7 alchemicznych metali, gdzie w środku jest złoto, a sama alchemia, odwiecznie szukająca eliksiru życia i doskonalenia ludzkiej duszy, mówię o zmianie ołowi w złoto. Zmiana przybarw cnoty. Złoto związane jest z ostatnią alchemiczną fazą, zwaną rubedo. Concutio oppositorium, całkowite połączenie pierwiastka męskiego i żeńskiego. W astrologii złoto jest metalem charakteryzującym dom lwa i słońca. Lew symbolizuje męskiego boga. Jest więc wszechobecnym i podtrzymywanym symbolem patriarchatu. Pierwsi chrześcijanie wiedzieli, że ludzkie ciało funkcjonuje według określonych zasad. Dlatego w świętych pismach ukazywali często alegorie. Co 29,5 dnia, kiedy księżyc znajduje się w danym znaku zodiaku, w zgłębieniu splotu słonecznego, zwane w katolicyzmie żłobem, rodzi się nasienie lub zarodek psychofizyczny. Jezus, ściśle związany z Józefem i Maryją, czyli szyszynką, elektrycznością i przysadką, magnetyzmem, wydzielającymi żółto-białe sekrecje, określane w Biblii jako miód i mleko. Jeśli olej spływający z rdzenia kręgowego nie zostanie zmarnotrawiony przez utratę nasienia i energii seksualnej, i jest wznoszony, pozostaje przez 2,5 dnia okres księżyca w znaku, w grobie, w muszczku i trzeciego dnia wznosi się do szyszynki, łącząc muszczek ze wzgórzem, co powoduje w komnacie mózgu duchowe światło, świątynia Boga żywego. Tak właśnie zostaje wcielona dusza, pokonana śmierć, przymioty Saturna i rodzi się aureola świętych. Aureola, często celowo ukazywana w formie migdałowatej, nawiązuje więc do symboliki nasienia świętego oleju i Chrystusa. Podczas gdy ludzkość goni za kruszcem, traci każdego dnia swoje prawdziwe płynne złoto, człowiecze nasienie zawierające słoneczne boskie atomy. Oto dlaczego złoto jest symbolem boskiej mocy, władzy, majestatu, aspiracji ducha i cennego skarbu. I oto dlaczego złote jabłka nordyckiego raju, Agardu, dawały bogom wieczną młodość. Tradycyjny symbol zwycięstwa pojawiający się w formie wieńca aurowego na skroniach zwycięzców i religiach monarchów całej ziemi symbolizuje największe ludzkie osiągnięcie – samoopanowanie. Choć złoto, słońce, jest zwykle rodzaju męskiego, w niektórych kulturach, jak na przykład wśród Indian Ameryki Północnej, Maurysów, Aborygenów, Australijskich czy Japończyków, bóstwo Słońca było kobietą.
Ja też uważam, że słońce to ona, to kobieta, gdyż matka daje życie, matka daje wszystko i znamy za, jak nas uczą, a jak wszystko zamieniają, jak to wszystko jest przekręcane i bardziej wygląda mi na to, że mama to słońce, a tata to księżyc. No ale to są zamienniki, symboliki i tym podobne rzeczy, które, jak widzicie, w wielu barwnych religijnych opowieściach mówią o czymś, co znajduje się wewnątrz naszego ciała. I cała ta droga, cała ta podróż wzdłuż tych wszystkich tajemnic, które odkrywamy, jest drogą wzdłuż kręgosłupa. Ale... krężymy sobie wokół jednego tematu i cały czas zagajamy do pewnych rzeczy. Czy istnieje jeszcze jakiś życiodajny płyn, który przychodzi wam mechanicznie na głowę? Bo używając słowa mechanicznie i płyn, łączymy natychmiast w paliwo, ropę, ropę naszej ziemi, czyli te oleje, które wydobywają się z nas, jak mamy pryszcze, albo nam cieknie z albo innych części ciała, też czasami komuś cieknie. Nie możemy mówić, że nie. Wiadomo, jak jest. I teraz tak. To jest właśnie... Proszę was, no nie róbcie mi tego, ja tu próbuję pracować. Kolejna rzecz, którą muszę sobie wytrenować. Muszę zrobić doskonałą podzielność uwagi. Zrozumiałem, że kiedy ja poszukuję ciszy i spokoju, tego tak naprawdę nigdy nigdzie nie ma. Nie ma miejsc idealnie cichych, a ja muszę zacząć być cichy i spokojny wewnątrz siebie. A więc wszystkie dźwięki, które mnie otaczają, mogą trwać. Muszę się nauczyć być poza tym, tak jak kiedyś potrafiłem zasnąć w klubie techno, bo byłem zmęczony i szedłem sobie spać. Nieważne, że było tam tysiące ludzi, ja miałem taką dżemkę, po prostu jak bobasek, po prostu kładłem się i dżemałem sobie 40 minut do godziny. A potem wstawałem i dalej, bryk, 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 dansujemy, prawda? Ropa naftowa. Spokojnie, emocje w dół, uspokój się, chłopcze. Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Ewangelia świętego Mateusza. Mózg jest górnym pomieszczeniem, o którym mowa w Ewangeliach, gdzie Jezus spotkał się ze swoimi uczniami i mówi się, że sami uczniowie reprezentują 12 zwojów mózgu. To te 12 zwojów wysyłają później swoje wiadomości za pomocą nerwów do ciała poniżej. Aby nawrócić gojów lub głosić Ewangelię na ziemi środkowej, te 12 zwojów gromadzi się wokół centralnego otworu w mózgu, trzeciej komorze, czyli świętym świętych, stolicy miłosierdzia, gdzie między rozpostartymi skrzydłami aniołów Jehowa rozmawia z arcykapłanem i gdzie zarówno dzień, jak i noc unosi się chwała Szekina. Manle Palmer Hall. Ewangelicki słownik teologiczny instruuje wiodącą rolę, jaką grał Piotr wśród apostołów. Jezus nazwał syna rybaka, ludzkie płyny, skałą, łacina Petrus, na której zbudowany ma być kościół. Kontrowersyjnie wokół terminu dotyczą jednego konkretnego tekstu, który jest powiązany z aramejskim przezwiskiem Kepha. To Grecy nadali terminowi nową męską formę Petros, zamiast standardowego żeńskiego słowa Petra, którą następnie łacińscy podlegli papieżowi rzymskiemu zachodni chrześcijanie średniowiecznego Bizancjum przetłumaczyli jako Petrus. Dosłowne tłumaczenie słów brzmiało więc: ty jesteś skałą i na tej skale zbuduję mój kościół. Od czasów reformacji protestanckiej wielu neokatolików negowało stanowiska kościoła katolickiego, pytając, czy rzeczywiście rzeźska Petra
odnosi się do Piotra, czy też może do wyznania wiary Piotra lub do samego Jezusa. Piotr jest jednym z 12 nerwów czaszkowych i reprezentuje oleistą substancję rdzenia kręgowego, tworzącą splot krzyżowy, którą można porównać do surowej ropy naftowej, Petra, minerał lub sól i łacińskie olum, olej. Kiedy olej ten jest unoszony i przekracza ideę pingaleu, dwa płynne nerwy i styka się z muszczkiem, golgotą, płyn staje się rafinowany, tak jak rafinowany jest olej węglowy, który napędza gospodarki świata. Wznoszenie oleju związane jest z energią ludzkiego nasienia i człowieczej energii witalnej. Ropa naftowa będzie fundamentem gospodarek i cywilizacji, dopóki energia ludzka będzie tracona. Termin nawiązuje też do włoskiego pietra, czyli kamień, który reprezentuje lapis filozoforum, wewnętrzny skarb, kamień filozoficzny. Tylko poprzez alchemiczny piec, łono, gdzie następuje podgrzanie próbówki, nasienie i całkowite złączenie pierwiastków żeńskiego i męskiego, mogą powstać narodziny świadomego człowieka. Karny kamień to starożytny atrybut Wielkiej Matki. Poprzez świętą unię mężczyzny i kobiety budzi się żeńska siła kundalini. I jeszcze, żeby podkręcić troszeczkę zarówno tempo, jak i śrubę, jak i... Ale w ogóle tam stoi taki piękny statek, on jest olbrzymi, jeszcze nie wiem, do kogo on należy, ale on mi wygląda na dobre kilka milionów funtów. Nie wiem kompletnie, co robi, nie wygląda jak to statek marynarki wojennej, no ale przyniosły go to morskie płyny pełne soli. O Jezu, jak to dzisiaj głośno. A oni agregatem leją beton, tynki robią, tynki tynkarze robią i wydało się. Dobra, i ostatnia rzecz to będzie Korona Królów. Korona Królów, gdyż jak już wiemy, jak pewne rzeczy rozumieć. W tych ogrodach ropa naftowa, korona, kolejne znaczenie dla wypełnienia treści dzisiejszego naszego spotkania. Korona symbolizuje bóstwo, władzę i potęgę, jako że podziela figurę wieńca, powiązywana jest z gałązkami, liśćmi i zespołem konarów, często samych, tworzących również kształt korony. Pochodzenie korony od wieńca roślinnego jest widoczne w ornamentacji, jak i w entymologii. Łacina korona oznacza wieniec z kwiatów, a w kruszcu królewski diadem. Korona wznosi się nad głową i nad całym człowiekiem, dlatego symbolizuje supremację, hegemonię oraz wyższość oraz samo ukoronowanie. Reprezentuje najwyższe osiągnięcie i boskie atrybuty. Trzy korony zdobiące tiarę papieską symbolizują mistyczną władzę nad światami duchowym, psychicznym i fizycznym. Osoba zajmująca najwyższe stanowisko w państwie i reprezentująca suwerenność, zwana głową państwa, to również koronowana głowa. Korona cierniowa łacińska, korona spia i wieniec cierniowy stały się symbolem męczeństwa oraz małżeństwa ziemi z niebem. I chociaż nałożona na głowę Jezusa, stała się atrybutem Marii Magdaleny, bo swoimi cierniami nawiązująca do kolców róży. Rozpowszechnione porównanie: niedobra żona to korona cierniowa. Zupełnie nie oddaje idei badaczy filozofii orientalnej, tradycji ezoterycznych i systemów mistycznych. Dla wybranego znawcy tematu, przedstawiającego symbolikę Chrystusa tantrycznego, Christi Supertis, Claudio Muricci,
Korona cierniowa reprezentuje łono. Przez wieki korona uważana była za atrybut Wielkiej Matki, Keibe Opis Rei, efejskiej Atemidy i Diany z Efezu. W alchemii znajdujący wątek o koronie hermafrodyty, czyli istniejącej istocie dwupłciowej, która ma być pierwotną i ostateczną formą człowieka. W mitologii babilońskiej Tiamanti, bogini ciemności panująca nad światem chaosu, rozrąbana zostaje przez Marduka na dwie części, niebo i ziemię. A w hinduizmie obojacki bóg Shiva obejmuje w wyrażeniach plastycznych swą własną moc w postaci bogini siatki. W religii odpowiednik znajdujemy w figurze Adama. Jednak jak pisze Max Heindel, mistrz różokrzyżowców, poprzez niewłaściwe tłumaczenie samogłosek, w starym hebrajskim słowo strona zostało zamienione na żebro. Ostatecznie Adam i Ewa zostają więc rozdzieleni, dokładnie niczym rozcięte jabłko. Platon w swej Uczcie ukazuje mit o ludziach, w których obydwie płcie były zrośnięte. Te silne istoty zaczęły zagrażać władzy bogów, wobec czego Zeus porozcinał je na połówki, aby te, tęskniąc za sobą, erotycznie poszukiwały się na ziemi. Ślady pierwotnego obnictwa zakorzenione są wciąż w kulturach narodów, co na przykład objawia się rytualnymi zabiegami obrzezania, które mają za zadanie pozbawić obie strony charakterystycznych elementów płci. Dwupłciowe bóstwa to wyraz boskiej jedności w dwójcy, dlatego ich kultur znajdują się w różnych tradycjach, świętach, prostytucji sakralnej i innych kulturach bogiń, gdzie kapłani zakładali stroje o formie kobiecej. W mitologii greckiej Herakles, syn Zeusa, w kobiecym stroju musiał wykonywać niewieście pracę u lidyjskiej królowej Ofalm. Dziś kontynuację tych zwyczajów znajduje się m.in. w ubiorach duchownych, jak księża czy biskupi. Zniesławiony symbol upadku ludzkości, czyli posiadające pestki jabłko, nawiązuje do siły ludzkiego nasienia i ukazuje uniwersalny, samoregulujący się system energetyczny człowieka, czyli torus. Mężczyzna i kobieta razem polaryzują się i dopełniają. Dlatego na przykład w skandynawskim micie magiczne jabłka Induny miały zapewnić bogom młodość i dlatego Aleksander Wielki, poszukujący wody życia, zwiedzał sady jabłoni, które przedłużały życie kapłanów. Jabłko to też wyobrażenie kobiecych piersi, a więc i mleka, archetyp matki żywicielki. Dlatego powiązane z Afrodytą i Artemidą w ślubnym podarku ziemia Gaja miała oferować Herze złote jabłka Hesparyd, aże były tak cenne, postawione na ich straży smoka. Smok, dokładnie jak korona, jest symbolem kobiecego łona. Jabłko królewskie, jedno z insygniów monarszych, wyraża absolutną władzę nad światem i jest władzą, bo wyraża złączenie mężczyzny i kobiety. Królewski mecz, berło, reprezentuje falusa, a korona łono, którego wyraz ukazywany jest także w okrągłych kształtach i kopułach świątyń. To my jesteśmy zakazanym jabłkiem Edenu, bo złączeni w świętym akcie seksualnym, bez utraty energii seksualnej, urastamy do rangi bogów. Dlatego gdy zbytnio wzrasta świadomość ludzka, bogowie, Elo, Ohim, których wyrazem są Eli, elity, wraz z podziałami na hierarchię i rodowe linie, twórcy, firma, pakt, pieczęć, mentu, czyli programów mentalnych, cecha patriatu, organizują reset i modyfikują człowieka genetycznie. Obecna sytuacja zwana ko, ona, sem, ma za zadanie zdławienie budzącej się korony łona żeńskiej mocy. Jak mówi stara sentencja łacińska, nihil novi sub sole. I tym razem
nic nowego pod słońcem. Moi kochani widzowie, słuchacze, złóżcie sobie teraz to wszystko do kupy, zgaście wszystko i pomyślcie, jak wiele aspektów, z jak różnych dziedzin łączy się. I kto ma oczy, niechaj widzi. Kto ma uszy, niechaj słucha, moi kochani. Trzymajcie się, pozdrawiam, przytulam. Tsz, piąteczka. Dziękuję wszystkim za wasz czas, uwagę i w piękny, wspaniały poranek. Trzymajcie się, pozdrawiam.